Jutro publikacja pierwszego po przerwie i pierwszego w tym roku filmu o godzinie 12. Dlatego oczywiście musiałem mieć jakieś problemy. W takich sytuacjach prawa Murphy'ego naprawdę mają swoje zastosowanie. Kiedy pisałem tekst, wyłączała mi się regularnie klawiatura. To był ten czas, o którym opowiadałem, że USB przestawało działać cyklicznie. W momencie, w którym nagrywałem kwestie lektorskie, wyłączał mi się mikrofon. Nie wiem, co się z nim dzieje, obecnie działa dobrze. No i dzisiaj, w momencie, w którym musiałem to wszystko zmontować, wywalił mi się program do montowania w wyniku nieznanego błędu. Musiałem wszystko przeinstalować, przeformatować wszystkie asety, przekonwertować wszystko na nowszą wersję, ponieważ z jakiegoś powodu stare pliki projektów nie chciały działać z nową wersją, ale no jakoś się to udało i mam nadzieję, że, bo jeszcze nie eksportowałem tego filmu, będę to robił za chwilę, mam nadzieję, że podczas eksportu nic się nie zwali i będę mógł to spokojnie wrzucić na YouTube'a. Jutrzejszy film jest z cyklu na szybko, ponieważ tak się zastanawiałem, jak trochę tą serię odświeżyć, właściwie jak ją zmienić, jak ją zdywersyfikować, żeby bardziej odstawała od recenzji, która jest dłuższa, do której robię wstępy fabularyzowane i inne tego typu rzeczy. I wpadłem na pewien pomysł, chociaż nie do końca jestem przekonany, czy to jest dobre. Seria na szybko cechowała się tym, że jak sama nazwa wskazuje, na szybko starałem się przedstawić jakieś tam koncepty książek i zachęcić bądź zniechęcić do ich przeczytania. Ale nadal za bardzo dla mnie to przypominało recenzję. Wyglądało tak trochę jakby mi się z lenistwa nie chciało opowiedzieć nic więcej. A to nie o to tutaj chodzi. Są to książki krótkie, są to książki, które zazwyczaj nie mają za dużo treści, tak więc robienie z nich 10-minutowej recenzji ze wstępem takim aktorskim jest jak dla mnie troszeczkę bez sensu. I jutrzejszy film, który posiada w sobie opisane dwie książki, jest taką próbą jeszcze bardziej zhermetyzowania tego, co o nich mówię. Zobaczymy, tak jak już mówiłem, nie bardzo jestem jeszcze do końca przekonany, że to, co zrobiłem, jest dobre, ponieważ jest trochę mniej treści i jednocześnie opisy są trochę bardziej ogólne, ale mam wrażenie, że zawarłem tam takie kluczowe informacje, które pozwolą zachęcić bądź zniechęcić osobę. No nic, zobaczymy jutro. Mam nadzieję na jakiś odzew, chociażby od mojego jednego największego krytyka, ale to zobaczymy. No i za 2 tygodnie, czyli w następny weekend, będzie już książka normalna, będzie już normalna recenzja. Tym razem, tutaj mały spoiler, bez romansu lesbijskiego. A za to z romansem haremowym. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to będzie wiedział, czego się spodziewać. Tak konkretnie z odwróconym romansem haremowym, to dodatkowo jest szczegół, który może niektórych ucieszy, a może nie. Dobra, to tyle ode mnie w tą szybką sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.